Część rozwiążemy zadanie z egzaminu 2020. No dodatkowego mam policzyć, jaki tutaj to jest ester ustalić. I napisano nam tak, że mamy sobie ester, czyli wiązanie esterowe na pewno będziemy mieli. Tak. Otrzymano monohydroksylowego alkoholu wykazującego czynność optyczną, dobra, i monokarboksylowego aromatycznego kwasu B. Ok, czyli no jeżeli będziemy mieli kwas, no to aromatyczny ma być, czyli tutaj by się przydał pierścień aromatyczny, tak. O. Dobra. No i tego kawałka musimy sobie policzyć masę, czyli masę tego kawałka całego. No to tak, pierścień to jest C6H5, czyli będziemy mieli w takim razie, nie będziemy mieli, 6 razy 12, to masa węgla, prawda, w pierścieniu, plus 5 atomów wodoru tutaj teraz jest, razy 1, plus ten węgiel 12, plus 2 nasze tetlany, czyli 32. No dobra, 6 razy 12 plus 5 razy 1 plus 12 i 32. Dobra, 121 gram na mol ma dokładnie ten kawałek. Dobrze. Teraz tak, może sobie tutaj zrobię jeden. Będzie? Może R po prostu. No dobra, no to odnośnie tego R, to tutaj policzymy sobie w takim razie z tej masy molowej całego tego estru, policzymy sobie ile to jest 74,16% i to będzie masa węgla, czyli 178 gram na mol, muszę napisać razy, no i jak ma być to po prostu procent z liczby, no to no to tyle. I tu mamy 132,0048, czyli sobie tam 132 napiszemy gram na mocy. No i jak mamy ogólnie taki ester cały, to ma CXHYO2, taki ogólny wzór. No więc możemy sobie policzyć, czym jest X w takim razie. No jest to stosunek całej masy tego węgla do masy molowej węgla. I to jest 11, to jest tak, 11. No właśnie, czyli jak już wiemy, że tu mamy 11, a tutaj mieliśmy 6 atomów węgla i 1, to razem jest 7 atomów węgla, no to jak sobie odejmiemy masę, może nie masę, jak sobie odejmiemy od tych 11, odejmiemy sobie 7, to będziemy mieli dzięki temu, że tutaj sobie zrobimy mix primca, czyli ilość węgla, która się znajduje w tym, no to jest 7. Atomów C, niech będzie. No, no to tutaj, jeżeli chodzi o R, ile będzie miało atomów C, no to może czyli ile tu będziemy mieli węgla. To niech będzie było, co tam było. To było X. Dobra, to niech będzie XC znajdującego się w R, jak już tak sobie oznaczę. Czyli mamy 4. Wiesz, co to znaczy? Powiedzmy, że mamy ten alkohol i on tu ma R przyczepione, prawda? No to to nasze R w takim razie teraz, no to jeżeli jest nasycony nasyconym alkoholem monohydroksylowym, no to tutaj będziemy mieli jakby całe to, ma CnH2n plus 1, oha, wzór ogólny, prawda? No to tylko ten kawałek R będzie miał, no bez oha, prawda? Czyli to jest CnH2n plus 1. No i możemy sobie policzyć, nie wiem, MR sobie zrobimy, masę R.
No nawet nie ma się R. Możemy sobie tu podstawić N, więc to będzie równe N w naszym przypadku. Masy całego, ok, ale my wystarczy, że policzymy sobie, ile tu było wodorów tak naprawdę. Więc żeby to teraz policzyć, no to mamy 2 razy i N było nasze równe 4. Tutaj mamy. Czyli razy 4 plus 1 razy 4 miało być. 8 plus 1, 9. W porządku. Czyli mamy tak. C4H9OH. Jeżeli chodzi o ten alkohol i ma być jeszcze wykazujący, czy nie? Tą czynność optyczną. Wykazujący czynność optyczną. Dobra. No to jeżeli mamy 2, 3, 4, ma wykazywać czynność optyczną, więc nie wiem, może być tutaj OH na przykład. No to alkohol będzie wyglądał tak. Tak, musi mieć cztery różne podstawniki, czyli ten atom węgla, czyli mamy raz, dwa, trzy i jeszcze wodór. No nie może być taki, żeby tu miał CH3, bo będzie miał wtedy więcej niż jeden taki sam podstawnik, także nie. No i wracając tu do tego estru, to sobie tutaj skopiuję. Dobra, bo tak jakoś sobie już napiszę. No i cóż, to właściwie tyle, wzór półstrukturalny jest. No i to tyle w tym zadaniu. Badanie hydrolizy zasadowej. Od razu w formie jonowej skróconej, no to jak w formie mamy zasadowo napisać, to aniony o hamilius trzeba tutaj dopisać, co się wiąże z tym, że po drugiej stronie będziemy musieli sobie z tego zrobić kwas, prawda? Z tego kawałka właściwie mogę tak skopiować. O, proszę bardzo, myślę, że wszyscy znacie raczej tą reakcję, więc. Banalna jest oczywiście. No i prawda, z tej części musimy sobie zrobić alkohol z powrotem, czyli tutaj naszą grupę OH. No i to właściwie wszystko w tym zadaniu. Jeszcze można tutaj wodę napisać nad strzałeczką. No i tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.